możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami. To, gdzie Brygada Opolska była przez te 20 lat, bo w tym roku obchodzimy 20 lat wstąpienia do NATO. I cieszę się, że tyle jest młodzieży, bo moim zadaniem jest zrobić takie najważniejsze przesłanie, żeby te dzieci nie żyły wojnami, nie żyły jakimś stresem czymkolwiek, tylko najważniejszym przesłaniem jest to, żeby zapamiętały z każdego spotkania, że wojna jest zła, żeby żyły w pokoju i tymi kategoriami myślały, żeby nie myślały kategoriami gry, gdzie mamy 3 życia, i można wyłączyć komputer i człowiekowi się nic nie dzieje. Wojna jest zła i to jest najważniejsze przesłanie, żeby te dzieci szanowały godło, hymn państwowy, żeby szanowały starszych ludzi, żeby szanowały państwo polskie i w ogóle szanowały rodziców, bo to są dla nich najważniejsze sprawy. Pokazujemy tym młodym ludziom, już obecnie dzisiaj naszym absolwentom Dziecięcej Politechniki Opolskiej, pokazujemy im, że mogą się rozwijać, że właśnie uczelnia jest wspaniałą instytucją, która nie tylko może ich wykształcić w zawodach inżynierskich, ale może im dać umiejętności społeczne, różnego rodzaju kompetencje. Mogą tutaj rozwijać swoje talenty, rozwijając siebie, a więc mogą grać w orkiestrze, mogą śpiewać w chórze, mogą uczyć się języków obcych. No jednym słowem, mogą się spełniać. I tak patrzyłem na ich dzisiejsze twarze, wyglądali na spełnionych. Najbardziej mi się podobały właśnie wykłady te, co były z wojskiem i podoba mi się dlatego, że można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, których nie wiedzieliśmy. Podoba mi się Politechnika, ponieważ mogę się tutaj dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Najbardziej podobał mi się wykład, każdy mi się podobał, bo każdy opowiadał o czymś innym. Najbardziej mi się podobał ten o wojsku dzisiejszy i ściekłym azotem. Bardzo mi się podobał ten wykład z kryogeniką, ponieważ tam było takich najwięcej efektów i z tego najbardziej zapamiętałam takie fajne efekty z tym ciekłym azotem.